zacząć naszą rozmowę, to trzeba przede wszystkim od tego, że schylimy czoła i dziękujemy służbom, które w tym czasie kryzysowym funkcjonowały i niosły pomoc dla naszych mieszkańców. Nie będę mówił przede wszystkim, żeby się nikt nie poczuł urażony, ale chciałem podziękować służbom ratownictwa przeciwpożarowego, czyli naszym jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Chciałem podziękować służbom energetycznym, które naprawdę czyniły cuda, żeby dostarczyć nam energię. Dziękuję też służbom drogowym, leśnikom, którzy też pracowali na rzecz ratowania mienia i majątku, który gdzieś tam ginął po drodze, służbom bezpieczeństwa, policji, bo policja okazuje się jest w każdym działaniu kryzysowym niezbędna. Wyobraźmy sobie, że nie dotarło do państwa, ale dokonywane były kradzieże. W tym momencie, kiedy brakowało prądu, to niektórzy znajdują tak zwany łatwy łup i próbują zdobyć czyjeś mienie. No takie są sytuacje. Chciałem podziękować też służbom, jeśli chodzi o powiatowy nadzór budowlany, który też pracował całe dwie doby. Bez ludzi się niestety tego nie da zrobić. Dlatego wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wkład w to, że dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy, bardzo dziękuję. Sytuacja na terenie gminy, jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia, była zdecydowanie mniej uciążliwa niż w pierwszym zderzeniu, kiedy mieliśmy do czynienia z tym huraganem. Nasze spostrzeżenia w tym kierunku są takie, że powinniśmy dużo zmienić, jeśli chodzi o działania związane z bezpieczeństwem publicznym, energetycznym, komunikacyjnym. Tego jest bardzo dużo. Zawiodła nas w tym drugim podejściu tej wichury czy orkanu, zawiodły nas łącza telefonii komórkowej. To jest największy problem w tej chwili, który nurtuje mieszkańców, bo każdy by chciał coś wiedzieć. Tak? Brak przepływu informacji był największą szkodą, która została wyrządzona, a z drugiej strony sygnałem, co należy naprawić. Problem informowania mieszkańców nie jest takim uciążliwym problemem. Problem się tworzy wówczas, gdy mieszkańcy czy służby nie mają łączności pomiędzy sobą. Bo jeśli chodzi o mieszkańców, to my zgodnie z zaleceniami wojewody i służb kryzysowych informujemy mieszkańców w sposób taki, jaki możemy, zdecydowanie najbardziej powszechny. Informujemy, że się zbliża orkan, co trzeba zrobić, żeby się zabezpieczyć wodę, żeby się zabezpieczyć paliwo, zbiorniki w samochodach powinny być wypełnione. Jeśli mamy potrzebę użytkowania sprzętu elektrycznego, a takie potrzeby są, powinniśmy się wyposażać w agregaty prądotwórcze, ale my mówimy o tak zwanych skutkach, w tej chwili łagodzenia skutków, ale przyczynach. Chciałbym powiedzieć o przyczynach przede wszystkim, bo główną przyczyną zdarzeń, które miały miejsce, wydawałoby się, że był wiatr. Okazuje się, że wiatr był tylko pośrednią przyczyną, tak zresztą kolega z Wierzchowa dzisiaj na spotkaniu z wojewodą to powiedział, że bezpośrednią przyczyną szkód, które powstały, były spadające drzewa. Największy problem, jeśli chodzi o w tej chwili, który stawia nas w przegranej sytuacji, to jest to, że drzewa są bardziej chronione niż ludzie. I w zasadzie, gdy patrzymy na drogi, którymi się poruszamy, albo nasze place, albo nasze podwórza, mamy do czynienia z drzewami, które w zasadzie swoją świetność mają już za sobą. I warto by było pomyśleć o programach utrzymania zieleni przydrożnej, a nie skłaniania się do hodowania pomników przyrody przy drogach. Jeśli chodzi o samorządy, to jest już ta sprawa jest w pełni zrozumiała. Musimy przejść na strony rządowe, bo to rządowe decyzje muszą być podjęte, żeby tego typu działania zostały przeprowadzone. Tak samo jeśli chodzi o linie energetyczne średniego, wysokiego lub niskiego napięcia, też powinny być chronione.
Wydaje się, że większość ludzi zdaje sobie sprawę, że gdyby dosięgnęło, ktoś by nam chciał zrobić krzywdę, to widzimy dzisiaj, że wystarczy, że wyłączy prąd i jest paraliż totalny całego obszaru i nie jesteśmy sobie sami dać rady. Ważnym elementem to jest też to, że ludzie powinni, mieszkańcy, mieć przygotowane zapasy na kilka dni żywności, jeśli się zbliżają takie sytuacje kryzysowe. Nasze działania w gminie to przede wszystkim dotyczyły to, nasze działania zmierzały do udrożnienia szlaków komunikacyjnych, dostarczania wody dla mieszkańców, bo ze względu na brak prądu niestety hydrofornie stanęły i to było nasze podstawowe zadanie i też nieśliśmy pomoc w niektórych gospodarstwach domowych, gdzie huragan spowodował, czy orkan spowodował straty w postaci uszkodzeń budynków. Te sytuacje, które mieliśmy w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu, to ja traktuję jako zwiastuny ostrzegawcze, bo może być naprawdę zdecydowanie gorzej. Naszym zadaniem przede wszystkim jest udrożnienie systemu prawnego na dzień dzisiejszy, a jeśli chodzi o tak zwane doraźne sprawy, o których Pan mówił, to naprawdę jeśli chodzi o działania związane z wyposażeniem, doposażeniem, to są na bieżąco to jest realizowane. Będziemy zakupowali, z tego co wiem, samochody pożarnicze nowej generacji, ciężki sprzęt terenowy, który będzie obsługiwał też naszą gminę. Mamy też w założeniu doposażenie, jak już mówiłem, w agregaty prądotwórcze duże, ale też myślimy o agregatach małych, bo są sytuacje takie, że spotykamy się z problemami mieszkańców, których czynności życiowe są podtrzymywane przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Ta energia elektryczna po kilku godzinach to niestety w tych urządzeniach wygasa i należy je doładować. I tutaj będziemy przede wszystkim ten kierunek obierali jako najważniejsze elementy związane z działaniami antykryzysowymi.